Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie na absolutorium Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie, Wyższej Szkoły Pedagogicznej imienia Janusza Korczaka w Warszawie. Uroczysta ceremonia wieńcząca zakończenie studiów w WSP imienia Janusza Korczaka odbyła się w miniony weekend 12 czerwca. W wydarzeniu tym wzięli udział nie tylko studenci, ale również ich rodziny. Był to okres ważny i pracowity w Waszym życiu. Taki był też dla Waszych rodzin, ponoszących wspólnie z Wami trudy kształcenia, dających Wam wsparcie. To między innymi dzięki ich poświęceniu możecie cieszyć się z tego, co osiągnęliście, a oni mogą być dzisiaj z Was bardzo dumni. Wasz sukces wspólnie z Wami dzielą Wasi rodzice, żony, mężowie, koledzy i wykładowcy. Jak dodała dziekan Nowosielska, absolutorium to okazja do wspólnych refleksji o latach studiów, które upłynęły, ale także odpowiednia chwila, aby pomyśleć o przyszłości. Niektórzy z Was, mam taką nadzieję, zostaną tu na dłużej i będą kontynuować naukę na studiach magisterskich bądź studiach podyplomowych. Inni podejmą pracę w wybranym zawodzie bądź awansują w dotychczasowej pracy. Może niektórzy będą potrzebowali czasu, by zastanowić się nad dalszą drogą. Żacy, których połączyło wspólne doświadczenie studiowania na Wydziale Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej imienia Janusza Korczaka w Olsztynie, podziękowali swoim pedagogom. Wasze ręce pragnę złożyć w imieniu wszystkich absolwentów płynące z serca podziękowania za kilkuletnią współpracę. Były dni lepsze, gorsze, dwójki czy niezaliczone egzaminy. Pierwsze sukcesy, ale i porażki. Dziękujemy za chwilę wsparcia. Czas mijał, a wraz z nim kolejne semestry, egzaminy, projekty zaliczane w pierwszym, a czasem i w poprawkowym terminie. Pamiętamy pytania, które nierzadko nawiedzały nasze głowy. Czy podołamy? Czy wystarczy nam samo zaparcie, aby ukończyć studia? Zapytaliśmy żaków, czy warto było pokonać trudy nauki i skończyć właśnie szkołę Korczaka. Dzisiaj mogę powiedzieć, że warto, tak. Chociaż jak zaczynało się, to było ciężko i chciało się, że tak powiem, rzucić to wszystko. I wiele razy się mówiłam sobie, że już nie dam rady, ale dałam i jestem szczęśliwa i dumna z tego i wiem, że warto. Oczywiście, że tak. Zapraszam wszystkich serdecznie do tej uczelni. Tak, warto było. Możemy się tutaj rozwijać, możemy działać w samorządzie studenckim, tak. Prowadzimy różne działania na rzecz i promocji uczelni i możemy rozwijać też różne własne zainteresowania w kołach naukowych na przykład. Mam nadzieję, że to przysłuży się i temu, żeby uczelnia się dalej rozwijała i temu, żeby coraz więcej studentów na uczelni było, tak? Wszystkich serdecznie zapraszam, bo naprawdę warto. Atmosfera jest przesympatyczna. Przyznam szczerze, że taka uczelnia jak ta zdarza się rzadko. Naprawdę warto i polecam wszystkim. Wykładowcy, pani dziekan, wszyscy są tak przyjemni, tacy uczynni, że pomagają naprawdę pod każdym względem, aby student dopiął swego i ukończył studia.